Cześć kochani, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie wraz z Larą i Johna oczywiście również u naszego boku stoi. Słuchajcie, Lara odkryte ramiona ma tak, pelerynka, słuchajcie, zniknęła, nie ma pelerynku, przepili. A tak naprawdę, moi drodzy, muszę wam się do czegoś przyznać, a mianowicie musiałam zacząć grać w Larę od samego początku. Od samego początku, moi drodzy, aktualnie siedzę już chyba drugą godzinę, no, bo naparzam od początku totalnie samego. Nie pytajcie, dlaczego tak się stało. Musiałam, zostałam do tego zmuszona. nie pytajcie, jestem lamą, ja wiem, ale nie chcę mi się tego wszystkiego tłumaczyć, słuchajcie, no coś się tam pochrzaniło, coś się pokićkało, kurde, Asia potrafi. W każdym razie, jak już mówiłam, siedzę teraz drugą godzinę chyba, czy nawet więcej, bo od samego początku po prostu chciałam dojść do tego momentu, gdzie ostatnio skończyliśmy razem. Słuchajcie, starałam się grać tak jak z wami. Jedyne co właśnie się zmieniło, to że Lara nie ma pelerynki, bo ja poszłam w ulepszenie łuku tym razem. Darowałam sobie po prostu tę pelerynkę i ulepszyłam łuk, już tak dość sporo, pokażę wam tam przy okazji. I wiecie co jeszcze? I tu wam wrzucę za chwilę ten moment. Pamiętacie? Ja tam w tej krypcie, pierwszej krypcie na samym początku właśnie ominęłam jakąś komnatę. Ktoś mi właśnie o tym napisał, ktoś mi o tym przypomniał. I ja mówię, dobra, kiedyś się tam wrócimy. Ale tym razem sobie tam weszłam. Rzeczywiście była ukryta komnata. Voilà, już wam tutaj wrzucam ten moment. No, także widzicie, tak to wyglądało, tak. Słuchajcie, jeszcze różnica może być, wiecie, w czym może być różnica tutaj w tym całym ekwipunku? Mogę mieć czegoś więcej, mogę mieć czegoś mniej, ale to nie jest akurat takie ważne. Dobra, kochani, jesteśmy w tym momencie, najważniejsze jest to właśnie, że jesteśmy w tym momencie, w którym skończyliśmy ostatnio. Zażyłam właśnie te zioła na przenikliwość, tak jest, bo jakoś tak to było właśnie... ostatnio, nie? Myśmy to tutaj... Zbliżamy się do wioski. Nie mogę doczekać się powrotu do cywilizacji. No dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej, moi drodzy, po prostu. Tutaj się zatrzymałam z wami. Ostatnio na tym właśnie momencie, słuchajcie, skończyliśmy i lecimy dalej. Po prostu. Asia ma dzisiaj dzień Lary, moi drodzy. Dzień Lary. Różnią się od tych ruin z naszyku. A strasznie krótko działa. Czy w zapiskach twojego taty jest coś o... Czekajcie, bo oni coś gadają. Nie, chodzi mi o to, że podobno gdzieś w Peru leży tajemnicze złote miasto. Paititi. Szuka go każdy łowca skarbów na ziemi. Notatki taty urywają się w Meksyku, jakby stracił zainteresowanie, albo... Albo? Sama nie wiem. Następny dziennik dotyczy już Syrii. Dobra, tak wolę przystanąć, bo wiecie... Przejście wygląda obiecująco. Obiecująco to wygląda ten grobowiec, który... Przypomnij mi, jak to szło w tej zagadce. Czy za sercem węża? Aż do góry ze srebrną koroną, na której naradzają się bliźniaczki. Jak daleko jest stąd do Kubłaku? Zakładając, że idziemy w dobrą stronę... Trudno powiedzieć, ale ten system irygacyjny... To dobry znak, dobra. Coś tam... A nie, myślałam, że mamy coś jakieś tam... No to dobry znak. Racja. Musieli tu kiedyś być ludzie. Miejmy nadzieję, że nadal tu są. Miejmy nadzieję. Wolę przystanąć, wybaczcie, ale wolę przystanąć sobie... O, czekajcie, obóz mamy, dobra. Także ja wam już pokazuję. W umiejętnościach chyba wybrałam, wydaje mi się, to co z wami.
Ej, tam miałam jakby, że punkt umiejętności. A, tak, przepraszam, bo tu mamy to. To jest to nowe, nie? Co nam doszło? Oko orła, rośliny przenikliwości, przepraszam, umożliwiają wyczuwanie zwierząt i naturalnych zasobów w najbliższym otoczeniu. A, o Jezu, króliczek! Zobaczcie z lewej strony, ten zajączek. Jaki słodziak. Wiecie co, polowałam trochę, bo właśnie skór potrzebowałam, to na początku właśnie trochę tam polowałam sobie z larą, ale króliczków się nie opłaca. Raz ustrzeliłam jedna skórka tylko z takiego misia, więc zobaczcie z tego, ja pierdzielę, no patrzcie, nie mogę, nie. Nie będziemy, nie będziemy do króliczków strzelać. Nie opłaca się, kochane, z króliczki. Strzelałam do tych i zapomniałam nazwy tych zwierząt. To one więcej skór mają na sobie właśnie. To na nie polowałam później. To tam troszeczkę właśnie poulepszałam łuk. Zaraz wam pokażę. Tu chyba wzięłam to, co z wami. Tak mi się wydaje. Bo my będziemy tu inwestować w te pomarańcz czerwony, jak zwał, tak zwał. Dla mnie to jest pomarańczowy bardziej. I zielony. Słuchajcie, w to niebieskie nie bardzo. Szkoda mi punktów na to. Chociaż to. Zaraz dobrze. Nie, jakoś tak nie bardzo. To zbieractwo, to se, jakoś sobie poradzimy same. Tylko tu, czekajcie, tu mnie, to nie, to są te, a to? Kluczy czarny. Lepsze ceny u kupców. Nie, dobra. To sobie zostawiamy, słuchajcie. Ekwipunek chciałam wam pokazać. Bo ja nieco. O, znowu mam dostępny ten. Ulepszenie, a tego nie mogę, nie, nie mogę. No nie mam właśnie, nie mam tu tych piór, skór też mi brakuje. Na tę pelerynkę i na to. Co to są za pióra? To są orle pióra. I ja wtedy pamiętam, że ja ich miałam dość sporo, a teraz może jakieś skrytki, kurde, nie odkryłam, albo jakieś gniazdo ominęłam niechcąc. Możliwe. W każdym razie, słuchajcie, pelerynka będzie, a może będzie coś jeszcze lepszego. Chociaż chciałabym ten komplecik dla niej, tej wieczornej gwiazdy. No trudno. Lepiej, słuchajcie, pójść, ja myślę, w ulepszenie zbroi. Ej. Nie zbroi, tylko broni, Asia. Już wam pokazuję. I możemy jeszcze coś ulepszyć. Tak, ulepszyłam, słuchajcie, wzmocnione ramiona, to nie wiem, czy to z wami robiłam, ale tego chyba nie robiłam z wami. Cięciwa z owijką. I tutaj jeszcze modyfikacja drzewca. A teraz widzę, że mogę sobie to ulepszyć na ten drugi poziom. Lepsze podparcie drzewa, siła naciągu, większe obrażenia. No pewnie, że tak, bierzemy to. Kurde, łuk ulepszamy, słuchajcie, to nie ma co. Tak z broni takiej palnej, no też jakąś muszę wybrać sobie jakąś ulubioną w końcu, kurde, którą będę mogła się posługiwać, umiała, którą będę potrafiła się posługiwać, o. I ją też potem będę ulepszać, wszystkiego nie będziemy. Łuk jest najważniejszy, tak, łuk. Łuk jest najważniejszy, moi drodzy. I tu coś mamy, właśnie, bo grobowiec, czekajcie, przebiegnę jeszcze, bo tu parę rzeczy właśnie, o. Możemy jeszcze znaleźć, a są bardzo, bardzo potrzebne nam te zasoby. Patrzcie, piórka, ale to są jakie? To są zwykłe pióra. Z żabki nic nie ma. Sprawdzałam. O, teraz mamy punkt umiejętności. Ale jeden, a my tam na te rzeczy, co mnie tam interesują, to już potrzebujemy, moi drodzy, przynajmniej dwa. Ci dwaj bogowie to władcy majańskiej krainy zmarłych Xibalby. Dosłownie miejsca strachu. Wukub Kakiś, którego imię znaczy siedem ara, był potwornym ptakiem. Mówiono o nim, że nosi w dziobie fałszywe słońce. Jego podwładnym był Hun Kame, jeden śmierć. Obaj zostali pokonani i zgładzeni przez bohaterskich bliźniaków po rywalizacji w różnych sportach i grach, podczas których obie strony oszukiwały. Wukub Kakiś przegrał mecz w rzutki, kiedy bohaterscy bliźniacy użyli dmuchawek. No i pięknie. Słuchajcie, nie nudzi was to? Chcecie odsłuchiwać całe te historie czytane przez Larę? Czy wystarczy, że wiecie, wejdę, pyk, wy sobie tam, kto będzie chciał, to sobie na przykład zatrzyma, o, i sobie poczyta. Czy lubicie tak? Bo wiem, że niektórzy nie oglądają gameplayów, tylko na przykład sobie słuchają i coś sobie robią, nie? Sobie zmywają tam gary. Czy kurde, nie wiem, czy grają sobie w jakąś inną gierkę. Ja tak bardzo często robię. Ja odpalam streamy moich ulubionych streamerów jakiś tam, a następnie, słuchajcie, sobie tam w coś pykam, nie? No, przeważnie tak robię. Coś znalazłam. Może da się tam Ale. wyjść? Jeśli nie znalazłaś cywilizacji, to zaczekam przy No ognisku. właśnie, bo my chyba idziemy do tego grobowca. Jak chcę do grobowca, to będzie chyba ten grobowiec, co? Czekajcie, jeszcze tak się wrócę, bo znacznik mamy. Znalazłaś coś? Korzenie i ruiny. A, to co, gotowe do Nie, drogi? nie. Chodźmy. Nie, gdzie?
Tu trzeba zobaczyć, tu trzeba obczaić, Lara. Korzenie i runy. Ja pierdzielę, ej, gdzie my to? Ja bym Johna chyba by tędy nie przeszedł. Nawet z wciągniętym brzuchem. Gdzie myśmy to wylądowały? Lara. Trzeba też się rozglądać na górę, kurde, właśnie, bo ja tak to omijam później. No tu coś, jakieś krzaczków. Ojej. Ojoj. O, tu mamy. Ale z takiego ścierwa, że tak powiem, to można tylko jedną chyba skórę uzyskać, a z takiego żywego, znaczy żywego, Boże, świeżego, o, że tak powiem, świeżaka, to chyba dwie skóry ona dostała, jak się nie mylę? Na pewno więcej. Ja nie lubię polować, bardzo nie lubię polować w grach. Męczyło mnie to w Red Dead Redemption. Gra po prostu fantastyczna, ale strasznie męczyło mnie polowanie, a trzeba tam było polować, żeby po prostu grać, nie? Dlatego fajna tu jest ta opcja, że są te, wiecie, te truchła zwierząt, nie? Nie wiem, czy dobrze idę. Dobra, tu chyba nie. No tu zeskocz. No bo tam można było do góry. Chyba nie. Uwaga, pułapku. Zawsze przed tą twarzą, tak nie? Co to było? Plecaczek mamy jakiś. Zaktualizowano mapę, moi drodzy, zaktualizowano mapkę. Grobowiec. Tu jest ten nasz obóz. No dobrze, no to my weszliśmy. No dobra, spoko, tylko że on jest jeszcze nie spenetrowany. Skrytka survivalowa, zaznaczmy sobie ją. Aby przejść, będę musiała się wspinać. Tak? Co ty nie powiesz, tędy. Takie rzeczy. Dobra. Czekajcie. Tak, tak. Tu po gałęziach chyba, nie? No i tam. Obsniemy. A skrytka survivalowa to ona gdzieś tam będzie chyba za tymi. A nie, czekajcie, bo my tu jeszcze na skałkę będziemy musiały. Dobra, dobra, spoko. Zjeżdżanko. No, zjeżdżaj, zjeżdżaj. Lara, wiesz co, jeszcze trochę. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dobra, dobra, dobra! Nie, nie, nie! Czekajcie, rozhuśtujemy się. Rozhuśtujemy się, Boże, drogi. Rozhuśtajmy się! No dobrze. Przyglądam jeszcze. Właśnie jak teraz grałam sama. Słuchajcie, dogrywałam po prostu do tego momentu, co razem, nie, graliśmy. To tak na spokojnie, wiecie, się rozglądałam i tak dalej. Muszę przyznać, że właśnie nagrywając... Sprzęt pochodzi z początku XX wieku. Jaki obóz stary, ej, 1900 rok, masakra. Jak nagrywam właśnie dla was, to trochę bardziej spinam dupę, przyznaję, słuchajcie, tak jakoś pospieszam się, a to niedobrze, nie, bo wiecie, bo nie chcę was zanu... Co to było? I postanowiłam, że nie będę tak robić. Nie będę się już pospieszać, słuchajcie. Koniec. Jak co, to se pójście na przyspieszeniu. Nie, no ja, słuchajcie, tylko tak mówię, bo nikt nie narzekał. Tylko tak, ja mam takie po prostu... No ej, tu coś było. O, dziennik odkrywcy, przeczytajmy. Cała uwaga jest skupiona na tym sztywniaku w Fossecie, ale ja wiem, że jego czas dobiega końca.
Jako odkrywcę zaginionego miasta Eldorado świat zapamięta Timothy'ego Walkera. Rozbiliśmy obóz w kanionie. Dotarcie tutaj było ogromnie wyczerpujące. Odpoczniemy tu kilka dni. Zorientujemy się w terenie. Kilku naszych ludzi wymaga opieki lekarskiej, a mnie by się przydało porządnie wyspać. Ludzie mówią, że w nocy coś przeszło przez obóz. Dżungla miesza im w głowach. Mówię im, że jesteśmy blisko i musimy się trzymać. Jeden ze zwiadowców odkrył przed nami jakąś świątynię. Rano zaczniemy budowę mostów i drabin, a po południu ruszymy z obozu. Kurde, taki obóz. To dziwne, że te ciała, tak, one tak wyglądają, jakby były zabalsamowane, nie? Patrzcie, jeszcze skóra tak jest, że nic ich nie obżarło tu. Dziwne. No co mówiłam? No mówiłam, że sobie będę teraz grała po prostu już tak na luzaka, że nie będę się spieszyć i... Ja i tak dużo rzeczy omijam, bo grając sama też przecież omijam dużo. Dobra, czekajcie, widzę, że tu coś będziemy mieli. Dobrze. A cóż to? A weź no zejdź na chwilę. Lara, zejdź na moment. Co to jest? Czekajcie, można w to strzelić czy coś? O to mi chodzi tu. Nie. Bo się nie robi na czerwono. A to? Co to jest? Linę. Nie. Kurde, to jest jakaś pułapka, ale... No dobra. Pana mnie zleci na głowę. Raczej nie. Nie wiem, co to, słuchajcie. Dobra, tędy. Lara... Skoczysz tak? Nie. Dobra, czekaj, tak? Ona by mi się musiała tak... No... Nie, tak nie da rady. Tak byś musiała. No dobra. Co to? Co to jest? Ej, chcieli nas tu killim. A ja tak ostrożnie, wiecie, się zatrzymałam, bo usłyszałam takie, jakby ktoś właśnie biegł w zaroślach jakiś, nie? Przez jakieś zarośla. Tak się zatrzymałam. A tu ktoś nas chciał ten, zaciupać, ej. Pułapku na nas chcieli rzucić. I tak jakby się porozumiewał tu ktoś, słyszeliście? Taki udawał ten, ptaka. Taki ten, odgłos ptaka. Czyli więcej tu... To jakieś plemię będzie, założę się. Jakieś kuźwa kanibali. Obóz mamy, dobra, spoko. Umiejętności, ile ja mam? Jeden. Dobra. A przynajmniej dwa mi tam są potrzebne na to, co chcę. Tu widzę jakieś wąskie przejście. Dobra, zbierzmy jeszcze co... Kurde, tu ich wymordowali, ale no to ile... Ile temu, nie? Początek XX wieku. Zaciupali ich strzałami. Daleko to oni nie doszli. A jak się... Kurde, jak się te... Czekaj, masz strzały? Weź sobie jeszcze zrób. Jak się tę mieszankę, kurde, przygotowuje? Ja zapomniałam. Aha, ona chyba tak po prostu, że L1 i trójkąt? Aha. I ona przygotowuje sobie po prostu tę mieszankę wtedy, dobra. Na bieżąco, tak jak leczonko. Tylko musi mieć po prostu, no, rzeczy do wytworzenia, nie? Żeby wytworzyć, znaczy się. No kurde. Czy ktoś tam jest? Lara, tu obróć się, ale tam może co? A nie, odwróciła się plecami i gdzieś tam jest. Nie patrzę. Jak ja was nie będę widzieć, to wy mnie też nie zobaczycie. Mój kot tak ma. Słuchajcie, my się śmiejemy zawsze z mężem. Drako, jak coś zbroi, wiecie, patrzę na niego, mówię, co zrobiłeś, a on odwraca, słuchajcie, wzrok i głowę w bok. I ten, i myśli, że ja go nie widzę wtedy, nie? Że go nie ma. Dobra, chodźcie. Tu jest gdzieś ta skrzynka. Czy to jest pułapka? Wygląda mi to takie poluzowane trochę. A nie, nie jest pułapka.
Gdzie jest ta skrzyneczka survivalowa? Bo to mnie gdzieś tak na lewo prowadzi. A ja się dzisiaj rozgadałam. Wybaczcie, że ten, że tyle gadam. Ale jestem sama. Jestem sama w domu, wiecie, wyjątkowo. To jak nagrywam, to sobie lubię pobeblać. Tak czasem jak Lary nagrywam, to ktoś tam jest w domu, więc taki ten mój komentarz jest wtedy troszeczkę bardziej biedny. Ej, dziabnął nas pająk, czy co? Co to było? Nie. Tu właśnie nie da nigdzie skoczyć, co? Myślicie? Nie. Tutaj mamy tę ściankę, widziałam. O, wow. O kurde. O, ja widzę jakieś zagadki już tam. Cóż, chyba na nas czeka. Widok. Jakieś skrzynki, jakieś dźwigi dziwne. Będzie rozkmina znowu. Ale ja lubię, ja to lubię, to najbardziej lubię w Larze. Słuchajcie, te grobowce wszystkie. To mi się najbardziej podoba. Nie lubię tu walczyć. Jezu, strasznie jakoś tak mi nie idzie walka z tymi przeciwnikami, z ludźmi. Strzelanie i tak. Skradanie jeszcze spokojnie, ale. Ej, co mam zrobić? Czy my. Aha, dobra, będzie zjeżdżanko chyba. No, zjeżdżamy, Lara. Jeszcze trochę. No, popuszczam, popuszczam, popuszczam. Trzymam. Czy tu coś. A co tu jest? Lara, a ja... Czekajcie. A ja się tam dostanę później? Czy moment, moment, bo ja to taka ciekawska jestem. Nie wiem, czy ona mi... Nie, 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 nie tak. Tak bym się jakoś chciała... Będę mogła to wyważanie barier naciśnić. Dobra, czekajcie, spróbujemy. Złap się, złap się! Ej, widzieliście, ona w powietrzu, te ręce! Coś mnie to... Ej, co to? Wygląda na to, że to może być wyjście. Wyjście, tak? A to tam się dostaniemy chyba do... Czy my się tu nie dostaniemy? Z powrotem się dostaliśmy do tego, dobra. Po prostu, w ten sposób. Ale... Co to jest tu? Nie będzie tu nic ciekawego? Lara? To jest wyjście, tak? Całkowite wyjście z tego, czy... Czy co to jest? Bo my to chyba tam mieliśmy iść. Ale ja tu taka wścibska strasznie jestem i ja muszę... Ja to muszę zobaczyć. Najwyżej się wrócimy, co nam, nie? Tam szkodzi, co nam szkodzi? To musi być droga na zewnątrz. A, no to ona nas już informuje. Nie, 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 to nie. Dobra, spoko. Jak ja to mam teraz zrobić? Czekajcie. Dobra, złaś. No złaś. Nie, to my tam idziemy. Okej, okay, ale to musimy się wrócić tu. Dobra. Ja już musiałam iść gdzieś, gdzie nie miałam, nie? Już musiałam to zrobić. Musimy wejść na górę. Dobra. No, to opuszczanko. No jeszcze. No, opuszczaj się. Dobra, i teraz bujaka. Bujaka! To jest drzewku. Ale czekajcie, bo tu też coś mam. O, widzicie, złotko jest. Jeszcze nie mieliśmy okazji już żadnego kupca nic kupić. Nie byliśmy w żadnym, jeszcze wiecie, jak to mówi Johna, cywilizacji. Żadnej cywilizacji nie spotkaliśmy jeszcze tutaj. Czekam z Liną. Będę wspomnieć, czy na... Dobra. Pa! Nie!
Koźwa, ludzie. Zamiast X-a to w kółko wcisnęłam. Poleciała w pizdu na dół. Dobra. I takie głupoty właśnie robię, no. Szybko, szybko. Szybko, Asia. Smuliłaś. Zjeżdżaj. Tak. Buję się. Czy tam już zebrane to będzie? Słuchajcie. Tak, to już jest zebrane. Dobra. To jest fajne. To mi się podoba. Że wiecie, że zginęłam. Okej. Okay. No co? No kwadrat. Do góry kwadrat. I do. Teraz. Dobra. Za szybko wtedy, kurde. I zamiast jeszcze X-a to kółko. Tutaj będzie ta survivalowa. Jak? Jak kuźwa na taki pal nadziali kogoś? Przecież na pięć drzewa go nadziali. Ja pierdzielę. Powiem wam, ja to bym najchętniej tak wieczorami, o, bo ja lubię takie gry obczajać wieczorami, kurde, najchętniej bym wieczorami właśnie pogrywała w Larę, ale nie mam warunków, nie mam, kurde, jak, bo już tu wiecie, rodzinka w domu, przecież nie będę ich zamykać, cholera, w pokojach i wiecie, kazać siedzieć cicho, no bez przesady, kurde, ale, no, marzy mi się dom, moi drodzy, z poddaszem. Dobra, zaraz wam powiem, co mi się marzy. Niech szlak trafi to miejsce. Niech szlak trafi tę przeklętą dżunglę. Trzyma klejnot tak, że prawie możesz go dosięgnąć i nagle ścina cię z nóg. Prawie przedostaliśmy się na drugą stronę tej bezdennej przepaści. Czeka tam na nas jakiś ołtarz. Pod ogromną kamienną twarzą, która zdaje się kpić z naszych wysiłków. Coś zaatakowało obóz. Niektórzy twierdzili, że to pantery. Inni, że coś o wiele straszniejszego. Połowa ekipy domaga się zarzucenia ekspedycji. Musiałem dla przykładu solidnie zganić jednego z ludzi. Dla przykładu. Potrzebuję jeszcze tylko jednego dnia. Jednego zakichanego dnia. Co mówiłam? Aha, no marzy mi się, słuchajcie, dom. Albo jakieś mieszkanie nawet takie piętrowe, wiecie, w rajce. To tak się mówi, że rajka. Tam z przodu coś się widziałam poruszyło. Właśnie, tam ktoś, kurczę, biega cały czas. Przynajmniej jedna osoba, ale wydaje mi się, że więcej osób. Muszę jakoś przejść przez tę cenotę. Cenota. Żeby mieć, wiecie, żeby mieć piętro i na przykład jakieś poddasze tylko dla siebie. I tam właśnie... Muszę jakoś przejść nie przez tę cenotę. Nie powtarzaj mi tego teraz. Ona cały czas mi to będzie pewnie powtarzać, nie? I żeby mieć właśnie poddasze, wiecie, tylko dla siebie i nawet sobie bym mogła, jakbym miała muszę ochotę, jakoś przejść przez tę cenotę. Nawet w nocy sobie nagrywać, wieczorami, do późna, wiecie, nikomu nie przeszkadzam. No ale no niestety tak, czekajcie, no stamtąd przyszliśmy, tu ewidentnie coś z tym będzie trzeba zaczepiać, będziemy strzałę pewnie, czekajcie, tam. Muszę jakoś przejść przez tę cenotę. No bo tu na górę nic tu nie ma, to musimy iść tam, ewidentnie. Do tej głowy, mi się wydaje, się będziemy kierować. Czekajcie, nie wiem, czy dobrze myślę. No po linii ona mi przejdzie. Żeby to było tak tu. O, żeby tamto było tu. Wiecie, o co chodzi? Wtedy bym strzeliłabym w to. No, da się. I linę, ona by wbiła, znaczy się te strzały. Tylko nie wiem, jak to... Można to... A, widzicie. Mogę to wrócić? No i spoko. Dobra, to wiem. Dobra. Czekajcie, tylko nie wiem, czy to się uda. No zobaczymy. No tak. No dobra, no to tak jak myślałam. Ale tu mnie też ciekawi to. Ale tu to nie wiem, jak się dostać, wiecie? Nie ma szans. No dobra, przechodzimy, bo tam mam tę linę, przechodzimy, dobra. Tak wiecie, poddaszę tylko dla siebie. Albo piwnicę, jak Rok. Jak Rok i ma piwnicę, słuchajcie, też dla siebie fajną, taką wygłuszoną, kuźwa. Też superancko. Czekajcie, bo wiecie co? Bo tak patrzę, czy tu czegoś...
Nie, tam chyba nie da rady się dostać. Wydaje mi się, że nie. Kurde, nie wiem, nie jestem pewna, czy tam czegoś nie będzie. Musieli opuścić to miejsce, zanim jeszcze je zbudowali. Też mi się tak wydaje, wiesz, Lara? Też mi się tak wydaje. Muszę jakoś przejść przez cenotę. Dobrze, dobrze, czekaj. Się tu będziemy musieli dostać chyba do tej głowy, nie? Można tu w coś strzelić? Muszę jakoś przejść przez cenotę. Nie, w to się nie da. Będziemy musieli chyba to obrócić, czy coś? Ja cię tu wszystko wzięłam, nic już nie było. Nie wiem, tak, tak? Tu chyba tak, dobra. Co się stanie i co się stanie? O, czekajcie, coś tu. Dupa. No i co? Na tej skrzyni mam... Nie, czekajcie, co z tą skrzynią? Czekajcie, ta skrzynia coś ma, ale... Nie, czekaj, Lara, czekaj, czekaj, czekaj. Nie, to nie da rady. Ale co ja mam zrobić? Ja mam chyba na tę skrzynię wejść. Czekajcie, bo ta skrzynia ma ten sznur taki do wbicia i to trzeba będzie gdzieś wbić. No to mi nic nie da. Z tego miejsca nie mogę wbić. Z tego... A z tego? Czekajcie. Wejdź tu. Ale jak ja to odwrócę i wbiję to w tę skrzynię, to ja nie przejdę znowu przecież tutaj. Aha, ale ja tędy sobie wskoczę. No dobra, no dobra, no to czekajcie. Bo wiecie, o czym myślę? Żeby tamto odwrócić, wiecie, w drugą, tu, żeby wbić skrzynię, wbijemy do tego pieńka tam. Do tego pieńka tutaj. Tylko musimy to tak dać, żeby to szło wbić. Wskoczymy tu na skrzynię. Skoczymy tu. Tu to obrócimy, żeby ta skrzynia tam poleciała. Mam nadzieję, że ta lina wytrzyma, że nie puści. A może puści, ale my przynajmniej, wiecie, zdążymy skoczyć na nią może. Zaraz, chodźcie, odczajmy to. Czy to będzie tak, jak ja myślę. Zobaczmy. No bo tam mi puściło, nie? I tam ja już nie... Ale to i tak by było bez sensu, bo ja tam już nie będę potrzebować przecież tego... tam drogi. Bo ja tutaj przez te skrzynie ewidentnie mam przejść. Tu jest ona na biało, jest nawet zaznaczona. To wytrzyma. O! Tylko nie wiem, czy mi teraz nie puści ta lina. Moment. A ja uwielbiam te rozkwiny w Larze. Uwielbiam! Nie wiem, czy to teraz mi nie puści. Bo to się tak... Patrz, szybko, Lara! A, widzicie, puściło, puściło, udało, ale się udało, no. Dobra, 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 spoko. Wyjątkowo szybko, słuchajcie, rozkminione. Bo tak to wam powiem, że z czasem to mi zajmowało, no, w tamtych częściach. No dobra. Noż kuźwa, tu ktoś biega non-stop. Musi tam być jakaś ścieżka, aby wspiąć się do ołtarza. Ale oni aż tutaj byli. Czyli oni przyszli tu, zobaczcie, aż tu się dostali, cała ta ekspedycja naukowa, czy kto to tam był. Jakiś archeolodzy, może, nie wiem. Musi tam być jakaś ścieżka, aby wspiąć się do ołtarza. Kakao tam było? Coś tam o kakao było? Ścieżka, żeby wspiąć się do ołtarza, mówisz?
Coś tu pewnie będzie. Kurde, grobowce to chyba najfajniejsza rzecz. Musi tam być jakaś ścieżka, żeby wspiąć się do ołtarza. Tu mamy ten, nie? Okej. Tutaj, pod czujnym okiem jednego z panów śmierci, znajdują się wrota Sibalby, do której każdy musi trafić, kiedy przechodzi z jednego życia do następnego. A żuczki można zabić? A z żuczków też nic nie będzie, szkoda strzał. Musi tam być jakaś ścieżka, aby wspiąć się do ołtarza. Ej, tu coś jest. Jak tam się dostać? Ej, tu jest ścianka. Dobra, chodźcie, chodźcie, zobacz. Okej. O nie, o nie, o nie! Jezu, jak się wystraszyłam. Ja chciałam na to, ale no, tam by się... Już myślałam, że lecimy w dół. Dobra. O! Do diabła! O, szybko, Lara! No co za kuźwa... Co za kuźwa patałachy, no? Jeszcze coś, kurde, mi tu zaraz zleci. Patrzę, tak wiecie, czy mi coś znowu tu nie zleci na głowę. To jest to, co ja widziałam. Chyba to jest to, co widziałam, nie? Złotko? Złotko. Jesteśmy na górze tutaj, na samej górze, chyba przy tym tym. Teraz pora na wyjście. Wysoko jak orzeł, zwiększ umiejętności spinaczki, by poruszać się szybciej po otoczeniu. I dostaliśmy ukończony grobowiec. Teraz pora na wyjście, no powiedziała mi, no, bo już wcześniej chciała. Ej, to to? A ja myślałam, że dostaniemy jakieś coś, wiecie, z piórek znowu. Bo dostaliśmy buty, ale w sumie nie ma nic innego, są buty, jest tylko, no, jest tylko obuwie i ten, i góra, nie? Nie ma spodni, ani nic. Tu, kurde, jakiś ołtarz ludzi tu, ten, w ofierze, słuchajcie, składano. Zobaczcie, jeszcze jakieś zwłoki. Pewnie ten, pewnie złożyli tu w ofierze tych archeologów całych. No to to mieliśmy, no dobra. Tu jeszcze coś mamy. Czekajcie, jeśli weźmiemy sobie to, otworzymy. Ale ładny grobowiec. Jezu. Fajny grobowiec. Podoba mi się. Zdobyto trofeum. Nieopisane bogactwa. Yeah. A co tutaj mi tak mryga? Czekajcie. Tu mi coś... To. Ale tego się... Nie da się tego zestrzelić. A to? By się na czerwono podświetliło. Nie, szkoda strzał. Zostaw. A tak mi co... Już tak patrzę na te zwłoki tu. Myślałam, że to kobieta, ale... Nie, to jest jakiś kaptur na głowie. Jezu. Dobrze, chodźcie. No to chyba cały, nie? Obczajony grobowiec zaliczony. Sprawdźmy jeszcze. Ale było napisane. Jest zaliczone. Wszystko tu już z tego wzięte. Tu mamy, jak coś, to tu mamy obóz jeszcze. A mogę szybka podróż, coś takiego? Wydaje mi się, że to było. Że można było tak między tymi obozami. Ale to może jeszcze nie teraz. Dobrze, chodźcie. Wszystko. Juhu!
bardzo ładnie. Fajnie. Umiejętność bym chciała zobaczyć, ale to zobaczymy zapewne... gdzie tu mam do tego? A, tu. Zobaczymy to zapewne, słuchajcie, ten. W obozie dopiero sobie, nie? Ale ten odgłos straszny, nie? Trzeba by popolować, trzeba by zapolować znowu, kurde. Bo skór mi brakuje, ona tak mi nie znajduje za dużo tych skór, a potrzebne mi to jest na ulepszanie. I te pióra, kurde, ja chyba ominęłam jakieś gniazdo orle, mi się wydaje, gdzieś w którymś tam momencie, jak grałam, wiecie? Bo wtedy miałam dużo tych piór, a teraz... Chyba, że te pióra poszły mi też na ulepszenie... Nie zwróciłam uwagi. Może te pióra mi poszły na ulepszenie łuku. Całkiem możliwe, moi drodzy. Znalazłaś coś? Kolejny majański ołtarz i... I co? Stary obóz. Popadł już w ruinę. Powinniśmy ruszać dalej. W porządku. Tak, słuchajcie, powinniśmy ruszać dalej, ale kurde, na tym grobowcu nam się zeszło. Na cały fajny materiał, słuchajcie. Grobowiec był bardzo ciekawy. Fajna umiejętność nowa. Czekajcie, podejdźmy w ogóle sobie tutaj do tego. Do umiejętności mam... dwie, dostałam, dobra, dostałam tam w którymś momencie drugi punkt. To chciałam. Dobra. Okej, okay. I słuchajcie, i chciałam jeszcze tylko obadać, jak umiejętności. Aha, bo tak, no to chciałam wam pokazać zresztą. Wysoko jak orzeł, poszukiwacz, zwiększona szybkość wspinaczki. Fajne, fajne to są takie umiejętności, które prawdopodobnie zdobędziemy tylko właśnie podczas tam obczajania, podczas eksplorowania jakiegoś grobowca czy krypty. To dostaliśmy też tutaj jakoś, nie? Z Johna. Właśnie to oko orła. A teraz to wysoko jak orzeł, zwiększona szybkość wspinaczki. Fantastycznie, moi drodzy, fantastycznie. Co do ekwipunku, to my tu za bardzo nie mamy chyba nic do... chociaż widzę, że możemy... No tu nie, ja tu nie mam tych piór, no. To są chyba orle pióra, wydaje mi się. No trudno. Może się jeszcze tam w którymś momencie ten... Patrzcie, jakie ma parcie na szkło ten zajączek. Króliczek, zajączek, no jak zwał, tak zwał. Zobaczmy jeszcze tutaj. Ja bym tu chciała jak najbardziej ten łuk. Słuchajcie, sobie wyekspić tak fantastycznie i... Proszę, i tutaj też, a dość sporo tu tych znalazłyśmy. I tu jakieś te skóry jaguara chyba, wydaje mi się, że tu są. Ale to nie po zabiciu, tylko to znalazłam gdzieś chyba. No i jeszcze tu, moi drodzy. To jest tylko zajączka. Parcie bo jak nic! Zaciski wyznaczające na siodełko na szybsze zakładanie strzał, zwiększa tym samym szybkostrzelność. To już do szybkostrzelności, ale to, no tu już nie mam ten. Dobra, to już trzeba będzie zapolować na jakieś jaguary prawdopodobnie. No dobra. Dobra, ale patrzcie, całkiem fajnie już ten łuk wygląda. To jest, ale dopiero chyba trzeci poziom ulepszenia, jak się nie mylę. Nie wiem, czy... Nie, bo wiecie co? Bo tu jest coś takiego. W umiejętnościach zauważyłam. To już tak na sam koniec właśnie. Kolejny poziom, odblokowuje kolejny poziom ulepszenia broni. Czyli jak to bym wykupiła, czy mój łuk jeszcze dostanie jakieś dodatkowe ulepszenia? Czy źle myślę? Czy dobrze myślę? Czy źle myślę? No nie wiem, to się okaże, bo pewnie to wykupię tam w którymś momencie. Dobra, kochani, spadam. Spadam już, uciekam, bo naprawdę dupa mi już boli od siedzenia przed kompem. Naprawdę, dosłownie, kurde, nie żartuję. Siedzę już tyle czasu nad tą larą. Ale jest, doszliśmy właśnie do tego momentu. Nie mamy tylko pelerynki, ale pelerynka będzie, buty będą. Johna, co ty tak wpatrzony normalnie w Larę? Ja jestem ciekawa, czy on się nie podkochuje tak. Czy on ją bardziej właśnie traktuje jako siostrę? Bo ja tak nie znam, słuchajcie, historii Lary Croft, powiem wam szczerze. I zastanawia mnie to, czy on tak bardziej ją jak siostrę, czy tak się buja trochę w niej. Dobra, kochani, trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia, do usłyszenia już wkrótce z Larą. A tymczasem Borem Lasem.
Do zobaczenia. Tak, co ja gadam? Jakie głupie pożegnanie. Dobra, cześć kochani, trzymajcie się, cześć.